W poprzednim filmie pokazaliśmy, że stosunek boków trójkąta o kątach 30, 60, 90 stopni przy założeniu, że najdłuższy bok to X, jeżeli przeciwprostokątna to X, to najkrótszy bok ma długość X drugich, zaś bok leżący na kąta 60 stopni ma długość pierwiastek z 3 x przez 2. Można do tego podejść również w ten sposób. Jeżeli najkrótszy bok jest równy 1, rozpiszę to po kolei. Najkrótszy bok, średni bok. Najdłuższy bok. A więc jeśli bok naprzeciwko kąta 30 stopni jest równy 1, wtedy bok naprzeciwko kąta 60 stopni równa się pierwiastek z 3 razy to, czyli pierwiastek z 3. A przeciwprostokątna to będzie to pomnożone przez 2. W poprzednim filmie zaczęliśmy od x i powiedzieliśmy, że bok naprzeciwko kąta 30 stopni to x drugich. Ale jeśli bok naprzeciwko kąta 30 stopni będzie równy 1, wtedy ten bok będzie dwa razy dłuższy, czyli 2. To tutaj to bok naprzeciwko kąta 30 stopni, naprzeciwko kąta 60 stopni i przeciwprostokątna naprzeciwko kąta 90 stopni. A więc na ogół, kiedy widzicie trójkąt o takich proporcjach, to możecie powiedzieć, że jest to trójkąt o kątach 30, 60, 90 stopni, lub jeśli widzicie trójkąt i wiecie, że jego kąty mają 30, 60, 90 stopni, możecie powiedzieć, że wiecie, jak obliczyć jego boki w oparciu o te stosunki. Przykładowo, jeżeli widzicie trójkąt, który wygląda w ten sposób i którego boki mają wartości 2, 2 pierwiastek z 3 i 4. Po raz kolejny stosunek 2 do 2 pierwiastek z 3, co jest równe 1, do pierwiastek z 3 stosunek 2 do 4 jest równy 1 do 2, zatem to musi być trójkąt o kątach 30, 60, 90 stopni. W tym filmie chcę Was zapoznać z innym ważnym typem trójkąta, który bardzo często pojawia się w geometrii i trygonometrii i jest to trójkąt o kątach 45, 45, 90 stopni. Można do tego podejść również w inny sposób. Jeśli mamy trójkąt prostokątny, który jest jednocześnie równoramienny. Trójkąt prostokątny równoramienny, ponieważ nie możemy mieć trójkąta prostokątnego, który jest jednocześnie równoboczny. W trójkącie równobocznym wszystkie kąty muszą mieć 60 stopni. Możemy mieć trójkąt prostokątny równoramienny. Zapiszę to trójkąt prostokątny równoramienny. Jeżeli trójkąt jest równoramienny, znaczy to, że dwa z boków są sobie równe. To są dwa boki, które są sobie równe, a jeżeli dwa boki są sobie równe, to kąty u podstawy są również równe. Jeżeli oznaczymy wartości tych kątów jako x, wiemy, że x plus x plus 90 musi się równać 180. x plus x plus 90 musi się równać 180. Jeśli odejmiemy 90 po obu stronach, otrzymujemy x plus x równa się 90, lub 2x równa się 90. A jeśli podzielimy obie strony przez 2, otrzymamy, że x jest równy x jest równy 45 stopni. A więc trójkąt prostokątny równoramienny może się także nazywać może się także nazywać trójkątem o kątach 45, 45, 90 stopni. Trójkątem o kątach 45-45-90 stopni. W tym nagraniu chcę pokazać, jaki jest stosunek boków w trójkącie o kątach 45-45-90 stopni. Dokładnie tak samo, jak zrobiliśmy to w trójkącie o kątach 30-60-90 stopni. W tym przypadku będzie trochę prościej, ponieważ w trójkącie 45-45-90 stopni, jeżeli jedno z ramion nazwiemy x, to drugie ramię również będzie równe x. A później skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa, żeby obliczyć długość przeciwprostokątnej. A więc długość przeciwprostokątnej oznaczymy literą c. Otrzymujemy x kwadrat plus x kwadrat to kwadrat długości obu ramion, więc jeśli je sumujemy, będą musiały równać się c kwadrat zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa. Więc otrzymujemy 2x kwadrat równa się c kwadrat c kwadrat. Możemy wyciągnąć pierwiastek z obu stron. Muszę zmienić kolor na żółty. C kwadrat. Teraz wyciągnijmy pierwiastek z obu stron. Po lewej stronie mamy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 2, a pierwiastek z x kwadrat to x. A więc będziemy mieli x razy pierwiastek z 2 równa się równa się c. Zatem jeśli macie trójkąt prostokątny równoramienny, niezależnie od jego ramion, które będą miały oczywiście tę samą długość, jako że jest to trójkąt równoramienny, jego przeciwprostokątna będzie równa x pierwiastek z 2, a więc C równa się x pierwiastek z 2. Zatem przykładowo, jeżeli macie taki trójkąt. Narysuję go trochę inaczej. Warto za każdym razem zorientować go inaczej. Więc jeśli widzimy trójkąt, który ma 90 stopni, 45 i 45 tak jak ten tutaj, i wystarczy, że znamy wartości dwóch kątów, by wiedzieć, ile będzie miał trzeci. I jeśli powiem Wam, że ten bok tutaj ma długość 3, to w zasadzie nie muszę Wam już mówić, że ten drugi bok również będzie miał długość 3, gdyż jest to trójkąt równoramienny, zatem oba te boki powinny być równe. Żeby obliczyć długość trzeciego boku, nie musicie nawet znać twierdzenia Pitagorasa, o ile znacie to. Przeciwprostokątna, bok leżący naprzeciwko kąta 90 stopni, będzie miała długość pierwiastek z 2, pomnożone przez długość któregoś z ramion, więc to będzie 3 razy pierwiastek z 2. Czyli stosunek boków i przeciwprostokątnej w trójkącie o kątach 45-45-90 stopni w trójkącie prostokątnym równoramiennym stosunek boków wynosi... Jedno z ramion może mieć 1, wtedy drugie ramię będzie miało tę samą wartość, tę samą długość, a przeciwprostokątna wynosi pierwiastek z 2 razy którejś z ramion. 1 do 1 nad pierwiastek z 2. Zatem to jest trójkąt 45, 45, 90 stopni. Zapiszę to. To jest trójkąt o kątach 45, 45, 90 stopni i jego proporcje... A to jest przypomnienie. Stosunek boków w trójkącie o kątach 30, 60, 90 stopni wynosił 1 do pierwiastek z 3 do 2. A teraz zastosujmy te proporcje w zadaniach.